Ja zawsze miałem przypałowe samochody. Kompakt był z 3-litrowym motorem. Bigo zmienia chciał zrobić przeglądu. Mam same Fordy. Ken Block też jednak te Fordy tam lubił. I to jest zarejestrowane legalnie. Koła mi zawsze wystawały. To był autentycznie Hummer H1. Był szerszy niż ciężarówka. Wykupiłem auto do kół. Ze mną w środku na wadze nie przekraczał 3,5 tony. Dobra, co by nie było, życzycie sobie się dowiedzieć, skąd się wzięła Toyota, tak? Takie padło pytanie. Skąd na placu jest Toyota GT86 do sprzedania? No, skąd jest Mustang? Czyli historia opowiadana od końca. No dobra, Mustang się wziął stąd, że... Do Toyoty chciałem wsadzić silnik V8, bo jest tam 2 litry. I mówię, kurwa, no jak V8, no to Coyote, nie? Fordowski jakby naprawdę dobry motor. Stosunkowo niedrogi, a tam przyjmuje, kurwa, w chuj koni. Ale będziesz miał pikania. I lekki, aluminiowy, wiesz, 5 litrów. Nowoczesna technologia, w ogóle, wiesz, 2 wałki rozrządu w głowicy. Tych zawarów też na stronę, tam chyba ze 32, to jak to porównasz do jakiegoś chemii, to w ogóle abstrakcja. Więc jakby Japończycy to zrobili. Dużo nie pali. No to jeszcze na bezpośrednim wtrysku dużo nie pali. No tak, no i wiesz, kalkulacja szybka, mówię, dobra, silniczek, wydychy, skrzynia, kurwa, HP tam, nie wiem, ile jest skrzynia? Musiałem policzyć, z 15, 15, taka, nie? Adapter, adapter, tam sterownik, lamik, coś, no i tak mi wyszło, tak... Pozwałem ze wszystkim, to ze 20 tysięcy wychodzi. Wyszło mi 5 dyszek. 5 dyszek na części plus robota, nie? Mówię... Miało być tanio, aż 5 dych, to tak raczej tanio nie jest. No i wyobraźcie sobie, że ja nie wiem, jakim zbiegiem okoliczności nagle pojawił się ten oto Mustang do sprzedania na tam, kurwa, w Ameryce, nie? Wiesz, jeszcze wtedy nie rozróżniałem jakichś poli, przedni, w ogóle tam wiedziałem, że to jest ten model 5 litrów, że ma Coyota, w ogóle ręczna skrzynia, to był warunek konieczny, nie? No i taki, wiesz, tak mówię, kurde, taki nieuszkodzony, nawet za mocno tam lekko firana, jedna wisi, ale wiesz, odpala, jeździ, no prawie jeździ, bo jedno koło tam... Lekko, ale wiesz, przód cały, no jakby umiem sobie naprawić takie małe uszkodzenia. Wiecznie dłubię w tym samochodzie. Ja nie wiem, co to jest za samochód. Wiecznie dłubię i dłubię. Może go wezmę, nie? No i tak go wziąłem i to stąd jest Mustang. Potem się okazało, że to jest dopiero ten najnowszy model. Potem się okazało, że ma performance. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym, że to jest. Tam manual i motor się liczyło. To stąd jest Mustang. A z kolei Toyota skąd się wzięła? No bo też skąd się wzięła? A Toyota się wzięła stąd, że... Pamiętam jak dziś, 2 lata temu, kiedy leżałem sobie na mojej wygodnej kanapie przed telewizorem z moją równie wygodną żoną, no także może by w tej chacie przestać siedzieć i trochę tam poupalać. Coś taniego, nie wiadomo, ekonomiczna opcja. No i tak padło na tylnonapędowy samochód, no i wtedy wiesz, gruza E36 to za 5 można było kupić. No i tak rzuciliśmy się do facebookowych ogłoszeń, oboje, może taki, ja tu patrzę, wiesz, kompakt był z 3-litrowym motorem, pamiętam takim wsadzonym, kurwa, będzie smażyć. Anastazja zaczęła, wiesz, kompakta z tą obciętą dupę się chwyciła za głową i tu sam sobie będziesz jeździł, nie? Trzeba szukać innego. No to potem, wiesz, jakieś coupé, no to już coupé trochę lepiej, no ale już blisko do E46 wtedy, nie? Tak, wiesz, no E46 to już tak już trochę, kurwa, nowszy, jeszcze nie nowy, no ale powiedzmy, że nie tak stary jak to E36, może będzie, nie wiem, mniej zgnity, no cokolwiek, różnica nieduża, a tam 3-litrowe motory w serii w ogóle były, nie? No i tak już, wiesz, z tych 5 się zrobiło 15 budżet, nie? Dobra, tak mówię, tu 3 litry. 230 koni, kurwa, no na bank będzie trzeba jakiś tam, wiesz, upgrade'ik, turbinkę, coś tam policzyłem, że zadychę, to w ogóle będzie kozak, nie? No ale to już 25. No i potem już tak żeśmy trawili ten temat, pamiętam już ładnych parę dni, no i tak w końcu Anastazja mówi, że no kurwa, no to tymi BMW to wszyscy w ogóle jeżdżą, nie? Mówię, no trochę prawda, mówię, ale no nie ma, no bo co, 200 SX-a to w ogóle nie ten budżet, nie? No bo to inna kasa. Mówię, no nie ma nic takiego małego. No i... Ta sama historia, w ogóle kurwa nie szukałem. Nagle w Stanach Zjednoczonych Toyota GT86 z turbokitem. Kurwa, wystarczy dorzucić tylko 5 do tego wszystkiego. Już ma turbo i w ogóle Toyota, a nie ta obsrane BMW. No ta obsrane BMW, no znaczy ja lubię BMW, no ale jest za popularne po prostu dla mnie. Wiesz, Anastazji pokazałem tą Toyotę, mówię, oh, serduszko, tak, kupujemy. No i tak zrobiła się Toyota GT86 z... gruza za 5 koła, nie? Tak na przecież trwała cała historia z 5 roku od momentu, kiedy postanowiliśmy kupić gruza do momentu, kiedy Toyota przyjechała do Polski. Także chyba za 3 miesiące zastanawiania się, bo ten 3 miesiące płynęła, nie? No i jak była Toyota? No i z Toyotą dobrze szło na początku. Mieliśmy zapał, żeby ją robić, wiesz, body kit, te chłodnicy nasrane, tego sprzętu tam nasrane naprawdę dobrze, nie? Już to one nawet jest, słuchaj, akcyza ma zapłaconą, wszystko gotowa do rejestracji.
Bigos mi nie chciał zrobić przeglądu. I mówię, dobra, kurwa, zrobię ją na drogową i przyjadę do ciebie na legalu. Dlatego ona tak trochę stanęła, wiesz, bo tam kierunkowskazy Bigos chciał, żeby były jakiś może klaksem, coś, nie? No i tak ją zacząłem robić, no i się już zdążyłem ją, przejechałem tą Toyotą. Ja myślę, że tak ze wszystkim licząc, zjazdem, lawety, kurwa, wszystkimi próbami i tak dalej, to jest 500 metrów mniej więcej, nie? Przez te dwa lata już ją mam. No i tak potem, wiesz, z tymi lampami, ta historia tu, kurwa, kierunki, z lampami to też akcja, bo ta Toyota była tak stosunkowo niedrogo, czy niemocno uszkodzona, no i w bagażniku było pełno części, nie? I kurwa, naprawdę, jak zawsze, nie? Mówię, koniec ze zbieractwem, no zobaczcie, jak to wygląda, nie? Mówię, koniec ze zbieractwem, od razu przeglądam, co tam jest i niepotrzebne wypierdalam, no. No wiesz, i tam otwieram ten bagażnik, kurwa, to wyrzucam, patrzę szczątki tego przedniego zderzaka, bo zderzak był uszkodzony, wyrzucam te kierunkowskazy fabryczne, wyrzuciłem, ja nie pamiętam, jeszcze nawyrzucałem tam jakichś rzeczy, pizdu. Przyszedł ten bodykit od Mikinki, wiesz, montuję, kurwa, tam wszystko pasuje. Mówię, kurwa, gdzie to są te kierunkowskazy w tych lampach? Ja byłem przekonany w ogóle, że to, co wyrzucam, to są postojówki, takie, wiesz, z tego zderzaka, nie? No ale tam, kurwa, Bigos przyszedł, mówi, w tych lampach nie ma kierunkowskazów, muszą być w zderzaku. No tam przeglądam jakieś zdjęcia na Google, no faktycznie, no jest tam coś, nie? Nawet były takie lampy, wyjebałem je, nie? No, poszedłem sprawdzić do śmietnika, ale już ich nie było, bo to dużo czasu minęło. Mówię, dobra, kurwa, przecież kupię na Allegro, nie? 600 sztuka. O kurwa. Mówię, ja pierdolę, to była pierwsza moja wtopa w ogóle z tym. A, pamiętam, jaka była druga wtopa. Wystrzelony airbag w kierownicy, to był jedyny airbag wystrzelony. Oczywiście ten airbag wystrzelony, mówię, nie, koniec zbieractwa, wyrzucam. No i też po 3-4 stówki chodzą wystrzelone do regeneracji. Nie? Wystrzelone? No, airbagi, także tak sobie zrobiłem. No i nie było tak długo tych kierunkowskazów, że w końcu postanowiłem, że zrobię swapa, zanim nią pojeżdża. Jak miałem zrobić swapa, to kupiłem Mustanga, no i minęło właśnie 2 lata. I dalej nie mam gruza do jeżdżenia i smażenia laków z tyłu, bo on stoi tu, a kola od 2 miesięcy drukuje błotniki. Nie, no jest, 2 litry turbo. Po prostu chciałeś większy. No tak, tak. Tam też miałem koncepcję, bo ten silnik jest w ogóle, zakładam, po przejechaniu 500 km, że jest w perfekcyjnym stanie, bo się rozgrzał, wiesz, chodzi, no nie dymi nic, ten turbokit, no i taki silnik w ogóle, wiesz, jak jest cały i trzyma się kupy, to 10-15 koła, bo one się rozpierdalają, jest po prostu drogi. Tak. A turbokit to w ogóle tam 2 dychy jakiś polski składany na chińskich częściach, a taki markowy jak tam jest ze Stanów, to 3 dychy. Ja tak sobie pomyślałem, że w ogóle w ramach zbierania tych 5 dych na ten zestaw, który miał tam być, ten Coyote i tak dalej, to przecież wyjmę ten silnik, póki go nie zajebie, a jakbym miał jeździć tym gdziekolwiek, to było jasne, że on padnie. Pytanie tylko, czy dziś, jutro, za tydzień, czy kiedy, nie? Ale jakby w ogóle było oczywistym, że on się rozpieprzy. Kurwa, sprzedam go, dostanę za niego 2-3 dychy na pewno z tym turbokitem, z tą skrzynią, z tym wszystkim. Mówię, akurat będzie połowa na tego Coyota, nie? No ale jak zwykle najtaniej wyszło kupić kolejny samochód. I stąd jest Mustang. No. To co będzie po Mustangu? Nie, stary, wiesz co, jeszcze jedna rzecz mnie tak w tym wszystkim skusiła, bo w pewnym momencie do mnie dotarło, że mam same Fordy. Mam Forda Fiestę, tak, Proto, mam tego Forda F250, Ken Block też jednak te Fordy tam lubił, nawet gość, kurwa, podobny do mnie trochę. No, żeby ja był bleszczaty na jedno oko, to bym może uwierzył. A ty jego od maleńkości znasz. Nawet podobny. Tam w tym. Pamiętam, że Ken Block jego pierwsze, wiesz, te kurwa smażenia laków. Ja mówię, no w końcu ktoś kurwa normalnie jeździ rajdowym samochodem, a nie po tych kurwa szutrach między drzewami samemu, nie? Co się dzieje? Także trochę faktycznie podobał mi się ten styl upalania. No ja ten Ford, ten Block, mówię, tak pasuje, nie? No tam jeszcze są też inne powody, o których nie mogę powiedzieć na kamerze, ale jakby marka Ford jest ważna. I mam same Fordy, nie? I stąd też ten Mustang. I po Fordzie mógłby być tylko inny Ford, ale jak? Ford GT. No ale to staruszki już są, nie? Ten nowszy z 2017. A jest taki? A to nie wiem, widzisz, nie jestem na bieżąco. Ale to dalej starszy niż Mustang. Są nowsze roczniki, ale żeby go zdobyć, to... To 4 bańki kosztuje. No nie, to stary... Tak. Słuchaj, nikt mnie nie zatrudni na tak wysoką... Rozmierdolić, no. Słuchaj, nikt mnie nie zatrudni na tak wysoką umowę o pracę, żebym dostał kredyt 4 bańki na GT. Także odpada. Ja muszę się trzymać niskobudżetowych samochodów, tak do 5 dych to jest w ogóle mój budżet. To ja myślę, że trzeba do E36 wrócić. Kurwa, 5 dych może nie starczyć teraz na dobrą, nie? Jakby taka, wiesz... Progi trzeba wymienić, silnik trzeba wymienić. Nie, ja myślę, że popalam tego Mustanga jakiś czas, a potem ten nowy wyszedł. To też przecież, jak tego 2-letniego szło kupić za 5 dych ze Stanów, tego nowego też będzie. Poczekamy, aż ktoś rozbije. No.
Już pierwsze są w ogóle w Polsce. W oficjalnej sieci dystrybucyjnej Forda w Polsce jeszcze nie możesz kupić najnowszego modelu Mustanga, dopiero zapisy, a już sprowadzony, naprawiony już jeździ, nie? Ze Stanów, także szybko poszło. No. No, ale tam kurde, wiesz, no nie wiem, tak kurczę. Ja myślę, że tak docelowo to bym chciał sobie zrobić swój samochód, no, notabene twoich jakby, wiesz, planów. Może nie tam wielce seryjny, ale tak przy wykorzystaniu podzespołu Forda, wiadomo, bo to silnik dobry, i tak dalej, no to bym sobie zrobił swój jakiś samochód po prostu. Czemu nie? No i tak to miałoby być nie na ulicy pewnie, nie? Tylko I tak bym go zarejestrował jako samochód kolekcjonerski, mam to w dupie. Dokładnie. Mógłbym sobie normalnie nim jeździć jak każdym innym hot rodem. I tak to być swój. Unikatowy. Tak, no. Znaczy wiesz, Fiesta też jest w sumie przeze mnie zrobiona i też na częściach Forda. No dobra, silnik jest Mitsubishi. Tak. No. I to jest zarejestrowane legalnie, w odróżnieniu od wszystkich innych proto, które są zarejestrowane, bo większość proto jest zarejestrowana tak, że wiesz, ktoś kupuje już zarejestrowanego Forda Fiesta, buduje na to proto, no dowód jest. A ja tą karoserię kupiłem normalnie z jakiegoś, wiesz, z łomowiska, gdzie rozbierają samochody, nie? I dostałem fakturę zakupu na karoserię Ford Fiesta numer VIN. Jako część, po prostu. Czyli na żółte blachy można. No, tak, tak. Tak jest zarejestrowane. Proszę? I tak jest zarejestrowane. No, no tak. Przecież do McDonalda, jak pojadę smażyć laka na launch controlu, to chyba nie niezarejestrowany samochodem. Mam bezterminowy przegląd. Po to mi go zrobi światła, żeby pojechać do tego McDonalda. Przecież to nigdy światła mi nie były potrzebne, nie? Czyli teraz będziesz mógł ten nowy przepis, te nowe blachy wsadzić. No to jest gówno prawda z tymi nowymi blachami, bo to są blachy dla samochodów rajdowych, w ogóle nie wyścigowych, nie można mylić pojęć, nie? To są blachy tylko dla samochodów rajdowych i one upoważniają tylko do jazdy w czasie trwania zawodów ja między odciskami specjalnymi. I to nie jest tak, że sobie zarejestrujesz na to, co możesz jeździć. A ja Fiestą sobie mogę jechać nad morze, nie? Co prawda ciężko by było z tym 20-litrowym kotłem i spalaniem 120 na 100, bo nie wiem, czy jest tak gęsto ta stacji benzynowych, nie? I tam pewnie dogbox jest. To jest pojazd kolekcjonerski, on ma wyłączenia od homologacji. Ma bezterminowy przegląd techniczny. No i tyle. To tak jakby, słuchaj, Ford T. Przecież możesz zarejestrować Forda T z, nie wiem, tam 1900 chuj wie którego, który jest, kurwa, nie, na drewnianych kołach, nie? Nie ma świateł, karbi się świeci. No może, bo nie wnikałem w tak szczegóły, ale wiesz, no nie ma pasów bezpieczeństwa, no nie ma wielu rzeczy. No i w takich samochodach, które tak bardzo nie spełniają przepisów ruchu drogowego, to są wprowadzane tak zwane wyłączenia. I na przykład taki samochód, który nie ma świateł, ma napisane, że nie może jeździć po zmroku. I masz badanie techniczne, ale tylko w czasie dnia możesz jeździć. A fura bez wycieraczek nie może jeździć w deszczu. A jak fura nie przekracza 60 na godzinę, to nie może jeździć na autostradzie. Jak masz wskazów, to możesz jechać tylko prosto. Ale kto cię skontroluje, tak naprawdę? No nie, no... Ja zawsze miałem przypałowe samochody. A to jest, dobra, drugi na żółtych, nie? Ja zawsze miałem przypałowe samochody. Koła mi zawsze wystawały, kurwa, mojej żony samochód nie jest za bardzo zgodny z przepisami, a jest taki prawie nowy, nie? I to mojej żony, tam też koła tyle wystają poza obrys, nie? Zresztą poprzedni, która miała, też był taki wystające koła. No i wiecie, że jest tak, że jak, wydaje mi się, że jak, wiesz, fura nie brzęczy za głośno tłumikiem i tam nie ciągniesz, kurwa, blachy po ziemi, to... Jest jakaś tam, bo to jest tak, że one w ogóle nie mogą wystawać, nie? Bo słyszałem dwie wersje, że mogą, ale tylko na dole. Czyli negatyw możesz mieć. Możesz mieć negatyw. Przepisy ruchu drogowego mówią jasno, w rzucie pionowym na 90 stopniach, czy 45 stopni w tą i 45 stopni w tą, koło nie może wystawać poza obrys. Kiedyś pamiętam, że zatrzymał mnie policjant, jeszcze jak mieszkałem w Poznaniu, i mówi, no wystają panu koła poza obrys. Miałem wtedy takiego pick-upa Titana, też taki duży, nie? Też koła 37 cali, kurwa, taki szeroki. Poszeszki z gumy już na końcu miałem, żeby jakkolwiek to się trzymało kupy, nie? No i tak, wiesz, tak spoglądam, no mówię, no... Mówię, ale wie pan co? Niech pan spojrzy. Mówię, bieżnik nie wystaje, tylko balon, opony, bo tam były, wiesz, terenowe, balonowe opony, nie? I on tak przychodzi... No faktycznie, nie? Mówię, wie pan, w przepisach jest jasno napisane, że przecież bieżnik opony nie może wystawać, tak? No, dobra, jedź pan. Jednym, no dobra, żeby nie powiedzieć, że najfajniejszym, ale w top 3 najfajniejszych samochodów, jakie w życiu miałem, to był autentycznie Hummer H1. To taki, kurde, luj w cywilnej wersji. To jest ten najmniejszy, nie? Największy. Największy. To jest taki jak te militarne, tylko miałem w wersji cywilnej. Oczywiście na 3,5 tony zarejestrowany. Ale trochę tak to się trzymało kupy, bo on był w takiej wersji pick-up i miał szmaciany dach miękki. I miał jakieś takie nie stalowe płyty, bo te nawet cywilne mają takie wzmocnienia od dołu, jakby wiesz, na minę byś miał najechać. Chyba na, no. Ale on miał je z kompozytu, więc on faktycznie ze mną
w środku na wadze nie przekraczał 3,5 tony, nie? Czy tam 4. Tobą. Tak, no, czy tam 4,5, ale był na B. I Hummery mają bardzo felgi z bardzo małym ET, tak? Małym, czyli mają bardzo schowane felgi do środka. Tam małym, nie, no. Nie wiem, w ogóle wrażenie jest tak, jakby piasty wystawały prawie że bardziej niż, wiesz, ta felga. No ale tam, wiesz, fabrycznie 37 cali, to takie wąskie, to kupa, nie? Nie wyglądało to dobrze. To koła to trzeba zmienić. I dopadłem jakieś felgi, które, kurwa, jak to było, że one pasowały rozmiarem? Ja już nie pamiętam. Dystansy? Chyba dystansy musiałem w ogóle jeszcze z tego dowalić, zmieniające rozstaw. Chyba tak było. Jakieś takie felgi, wiesz, 10 cali ET minus 50, to w ogóle, wiesz, wywalone na zewnątrz. I jeszcze te dystanse, to w ogóle, kurwa, ten Hummer miał, słuchajcie, 2,30 szerokości fabrycznie. Albo 2,25, a z felgami przekraczał 2,50, więc nie, był szerszy niż ciężarówka, bo do 2,5 metra można legalnie jeździć po drodze, nie? A jak masz więcej, to już w ogóle, wiesz, jakiś pilota musisz mieć przed sobą i wielkogabarytowy przewóz. Tam było więcej. No i te koła to nie to, że tam wystawały poza obrys, one kurwa całe wystawały poza obrys tego Hummera, nie? Tam, nie wiem, no 80% szerokości tej opony wystawało więcej koła niż auta. Nie? No i powiem wam, że też mnie nigdy nie zatrzymali tym Hummerem. Kurwa, wiecie, co jest najgorsze? Widzisz, że nie ma. A tu mam telefon, kurwa. Mam tylko jedno, dwa zdjęcia mam tylko tego Hummera, ty. A już miałem iPhone'a wtedy, no to już było dawno, ale był zajebisty. Jeden z niewielu samochodów, który tak trochę żałuję, że sprzedałem. A potem w ramach tego, że żałowałem tego Hummera H1, teraz niedawno, kurde, ze 3 lata temu, jak za Nintendo kupiliśmy, mówię, dobra, mówię, H1 był fajny, ale faktycznie jeździć nim było ciężko, to trzeba jak traktorem, ogólnie wiesz, hała, mimo że cywilna wersja, nie, tam klima, wszystko ok, ale głowa taka, a kupiłem go w ogóle, kurwa, w Rzeszowie, jechałem na kołach do Poznania, nie, także oszalałem, kurwa, jak, jeszcze pamiętam, jak kupowałem tego Hummera, z gościem ustaliłem cenę, mówię, panie, zbiornik paliwa do pełna, nie, a gość tak, no, okej, okay. Kurwa, zajebiście, bo na rezerwie był, nie, mówi, zajebiście, mówię, kurwa, pewnie z 200 litrów ropy, kurwa, jak nic, nie, pali jak smok. Pojechaliśmy na stację, zbiornik paliwa 60 litrów w tym Hummerze. I jebaniec na trasie przy 120 nie przekraczał 10 litrów. Nie? 6,5 litra diesel V8, fakt, że wolnosący. I to jeszcze stary silnik, nie? No, to pewnie tak, nie? On, słuchajcie, przy 120 na godzinę miał, nie wiem, 1300 obrotów, w ogóle jak ciężarówka, nie? Tak o, 4-biegowy automat. A V-Max jaki miał? Nie wiem, ze 150 z górki w porywach. Ale jak go to, popchnąłeś? No, stary, tam były zwolnice na koła i tak dalej, miał takie opory toczenia, żeby go wystarczyło wybić, kurwa, z drive na neutral, nie trzeba było hamować przed światłami, nie? Jeszcze w nim było zajebiste to, że miał tarcze hamulcowe przy moście, a nie przy kołach, czyli wiesz, tarcza przy moście, dopiero płoś, luz na tych płosiach, zwolnica, bo on stał na zwolnicach, też dużo tego luzu międzyzębnego. I jak dojeżdżałeś do świateł i żeś tak zahamował przed światłami nogą, tak tyk, 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 tyk na tych luzach. Jeszcze się bujał, kurwa, jak amerykański lowrider, nie? Także jak oglądacie filmy i oni gdzieś tak hamują ostro tymi Hummerami, one jeszcze tak bujają, to jest jakby to. Wiadomo dlaczego. No. No tak, i potem H2 się stąd wziął. H2 był dla mnie zawsze taki trochę kobiecy, nie? Tak sobie wyobrażałem, że jak jest mąż i żona, to mąż jeździ H1, a żona H2, a córka H3. Bo syna bym nie wkręcił w H3, nie ma opcji, nie? I no ale mówię, no dobra, tam wiesz, fajny motor, tam chyba 6.2 V8, znika tak nieźle. Mówię, kurde, pewnie będzie się nim jeździło równie niewygodnie jak H1, no ale chociaż trochę ciszej, no bo to jednak cywilny samochód. I kupiłem tego Hummera. Najbardziej mi się w tym Hummerze, którego też sprowadzony ze Stanów w ogóle, co prawda już w Polsce, ale tam kurwa z lewej to dobrze jeszcze nie zjechał. I faktycznie on był na zajebistych felgach, nie? Turbo zajebiste miał felgi. No i kupiłem tego Hummera, mówię, dokupię tam, wiesz, koła większe, opony, felgi już są, takie naprawdę kozackie, pewnie ze 3000 dolców one kosztują, kurwa, w Stanach. I kupiłem do niego koła największe, jakie mi się udało dostać w Polsce. I to były, słuchaj, Maxisy, nie, jeszcze jakieś tam inne, Federale, kurwa, 40 cali, kawał koła. I tak postawiłem tego Hummera na tych, te akurat zdjęcia z tego Hummera mam, i go postawiłem na tych 40-calowych kołach, tak na niego patrzę, mówię, kurwa, on wygląda jak taki samochód zabawka, który jak byłem mały, to był taki chyba unochod to się nazywało, i był taki samochód zabawka, że miał tak bardzo blisko siebie koła, nic przed ani nic między tymi kołami, i on przejeżdżał przez ścianę, na przykład się podnosił, przewracał i zawsze spadał na koła. Takiego, nie? No. To mówię, kurwa, wygląda jak to, mówię, źle mi się kojarzy. I sprzedałem tego Hummera, ale bez kół, bo dostałem też oryginalne koła do tego Hummera, więc sprzedałem go na oryginalnych kołach. No bo te koła za Hummera dostałem, nie wiem, tam z 5 czy 6 dych, a te koła ze 3 dychy warte, nie? To tak mówię, kurwa, nie będę, drugie pół odzyskam z tych kół.
No i oczywiście moja żona, bo to przez nią, nie? Mówi, no i co, sprzedaż tego, a mówię, tak, w ogóle jakiegoś klienta w ogóle miałem na to, nie? Mówię, tak, my tu klient, wiesz, kosza, wszystko się zgadza. No a jak mnie tak trzeci raz zapytała, czy sprzedam te koła, mówię, to chyba znaczy, żebym nie sprzedawał tych kół. I wyobraźcie sobie, że postanowiłem, że ich nie sprzedam, mówię, tylko co kupić, żeby te koła do tego założyć, nie? No i tylko F250 mi podszedł. Także jak już rozkminiłem wielkość, gabaryty i stosunek wielkości, to w grę wchodził tylko F250 albo F350, ale na pojedynczym kole, no i trafiła się 250. Nie? Stąd jestem Ford. No kupiłem auto do kół, autentycznie mam mówię, nie? A szukałem z pół roku, kurwa, fajnego, nie? I ten też ze Stanów, kurwa, taki, wiesz, trochę rozjebany. W ogóle był idealnie rozjebany, bo samochód, który dokupiłem do kół, miał rozjebane koła. I jakby przywieźli ten samochód, to przywieźli na czyichś kołach, że od razu gość sobie odkręcił i zabrał i na cegłach mi go ustawili, bo pewnie miał połamane, nie? No tam się potem okazało jeszcze, że... Znaczy nie, wiedziałem, silny most jeszcze tam był delikatnie podgięty, no ale to most... Dlatego mamy drugi kąt mostów, stąd jest. No więc dokupiłem samochód do kół, a samochód kupił, trafił mi się uszkodzony, tak, że głównie koła były uszkodzone. To życie takie jest pokrętne. Ktoś by powiedział, że szczęście. Nie, to jest suma porządnych decyzji w odpowiednim czasie podejmowanych.